Witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na poszukiwaniach pączków kwiatowych olchy, ich szyszeczek. Oczywiście można też i gałązki tutaj sobie pozyskać. Olcha. Olcha, jak widzimy, lubi tereny podmokłe. Tam gdzie pojawia się olcha, tam często jest woda albo są jakieś bagna i również u nas widzimy, że to jest taki teren typowo podmokły. Olcha, jak widzimy, to bardzo wysokie drzewo. Ja niestety jestem w takim terenie, gdzie pozbieranie tego typu surowców może być naprawdę problematyczne, bo to co nas interesuje znajduje się tak naprawdę na szczycie tego drzewa. Jak wyglądają takie męskie pączki kwiatowe leszczyny? Są takie fioletowo-brązowe i takie powinniśmy tak naprawdę zbierać. Ja tutaj akurat nie mam szczęścia z tego względu, że te drzewostany są bardzo wysokie, ale Wiadomo, z ziemi to tak nie bardzo to zbierać. To bardziej do pokazania, jak wyglądają tego typu surowce. Oczywiście możemy również gałązki także pozyskiwać z tymi właśnie tutaj pączkami kwiatowymi. Często jest tak, że na jakichś gałązkach niższych drzew znajdziemy tego typu właśnie pozostałości tej olchy, i tutaj widzimy. Że tutaj też mamy, więc w taki sposób, no trochę to jest takie, em, no trochę tutaj trzeba się nachodzić, poszukać. O, ale co ciekawe, tutaj mamy właśnie taką fajną gałąź tej olchy. I teraz zapytacie pewnie, okej, okay, ale po co w ogóle zbierać tego typu surowiec? Po co zbierać gałązki? Po co zbierać te kwiaty? I szyszeczki, bo jeszcze mamy szyszeczki olchy. Surowiec bardzo cenny zawiera fitosterole, zawiera fitohormony. Wykazuje działanie przeciwzapalne, mają witaminy z grupy B, mają witaminę C PP, zawierają garbniki, ale też różnego rodzaju kwasy. Czy to kwas galusowy, kwas ferulowy, które mają działanie ochronne na komórki, działają przeciwwolnym rodnikom, będą chroniły również nasze DNA. To są takie substancje, które działają przeciwzapalnie i ochronnie, czy to na miąższ wątroby, czy na nerki, więc tak naprawdę bardzo to cenne surowce. Okazuje się, że w korze w gałązkach i w liściach olchy znajdują się diaryloheptanoidy. Substancje, które wykazują działanie cytotoksyczne, przeciwnowotworowe i przeciwutleniające. I były robione badania naukowe, które wykazały, że wyciągi właśnie z olchy, które zawierały te substancje, mają działanie ochronne, jeśli przyjmowane są cytostatyki. Czyli gdyby była chemioterapia i dodatkowo przyjmowałoby się wyciągi z tych surowców. To nasze komórki, te zdrowe komórki są chronione przed niekorzystnym działaniem tutaj yy, radioterapii, więc bardzo cenny surowiec pacjenci, którzy cierpią na choroby onkologiczne, na nowotwory, powinni rozpatrzyć tutaj przyjmowania wyciągów z olchy. Ale te substancje jednak bardziej się rozpuszczają w alkoholach, dlatego tutaj warto by było z tych liści, z tych gałązek przyrządzać sobie tutaj nalewki. Na alkoholu przynajmniej 70% tutaj stężenie 1 do 10 i żeby było to działanie takie lepsze, takie, żeby to też przenikało do limfy, to warto przy zakończeniu maceracji, przyjmowaniu takiej nalewki, dodatkowo dodać sobie lecytynę i olejek czy to konopny, czy rokitnikowy. Stworzyć sobie po prostu taką emulsję, że łyżkę gotowej tutaj nalewki łączymy sobie z lecytyną i z olejem, robimy sobie taką emulsję i w takiej formie przyjmujemy. Wtedy będzie też lepsze wchłanianie. I przenikanie też do limfy. W takiej formie przyjmujemy przynajmniej 2-3 razy dziennie takie wyciągi. Możemy również zrobić odwary, ale jeśli chcielibyśmy zrobić odwary z tych gałązek, to tutaj również byśmy musieli spryskać alkoholem, i później po 20-minutowym gotowaniu takiego surowca również byśmy sobie tutaj wzięli tą lecytynę i ten olej. Także bardzo cenne działanie tutaj przeciwnowotworowe, obiecujące. I jak na początku powiedziałam, surowiec zawiera fitohormony, czyli będzie korzystnie wpływał na nasz układ hormonalny. Jeśli cierpimy na jakieś zaburzenia hormonalne typu, mamy nadmiar androgenów, tych hormonów takich płciowych, męskich, szczególnie u kobiet, które się to może objawiać później hirsutyzmem właśnie, że jest nadmierne owłosienie, czy to na twarzy, głównie na twarzy, czy też w innych miejscach, to ten surowiec może się nam sprawdzić u kobiet, które mają niedobór estrogenów. Więc kobiety na przykład w, w czasie przekwitania, gdy już jest okres menopauzy, mogłyby tutaj skorzystać, ale też w przypadku osób, które nadmiar mają prolaktyny. Dzisiaj bardzo często wiele osób ma problem z prolaktyną. Jest ona podniesiona i często też to wynika z tego, że mamy wiele stresu, bo prolaktyna też pośrednio pokazuje, że prawdopodobnie mamy wiele stresu. Także w tych zaburzeniach hormonalnych, gdzie jest niedobór estrogenów, jest nadmiar androgenów, napary z, z pączków kwiatowych będą tutaj świetne. I gdy mamy takie typowe problemy ginekologiczne, to znaczy upławy, zapalenie pochwy, byśmy mieli tutaj bolesne miesiączkowanie, takie nasilone kwawienie, to również olcha nam pomoże. Dlatego bardzo często mówi się, że właśnie olcha to najlepsza przyjaciółka kobiet. Więc jeśli mamy jakieś zaburzenia ginekologiczne, warto by było rozważyć tą olchę i możemy stosować wyciągi do ustnie. Właśnie napary z, z pączków kwiatowych, gdzie przynajmniej dwie łyżki tego surowca zalewamy 120 ml wrzącej wody i popijamy sobie 2, 3, 4 razy dziennie takie napary. Ale również moglibyśmy tutaj zrobić różnego rodzaju nasiadówki, kąpiele, przemywać te zapalone narządy rodne. Także w taki sposób można podejść. Oczywiście nie tylko panie tutaj skorzystają, bo również w przypadku przerostu gruczołu krokowego, również olcha może być pomocna. I co ciekawe, wiele starszych osób ma taki problem, że nie potrafią utrzymywać moczu czy kału. A okazuje się, że Olcha by tutaj mogła być pomocna. Olcha sprawdzi się nam nie tylko w stanach zapalnych w układzie rozrodczym, ale też w przypadku problemów z układem pokarmowym czy moczowym. Dajmy na to, byłby problem z kwiomoczem, może nam pomóc, dlatego że te garbniki, które są zawarte w surowcu, mają działanie hamujące kwawienie, ściągające i też mają działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Więc jeśli byłaby infekcja bakteryjna nerek, to nam ta olcha pomoże. Gdybyśmy cierpieli na nieżyty w układzie pokarmowym, mielibyśmy biegunkę, e, owrzodzenie jelit czy też żołądka, to również tutaj wyciągi z olchy będą nam pomagały, zmniejszą stan zapalny, będą hamowały kwawienia, no, i zahamują nam tutaj infekcje bakteryjne, wirusowe, czy też grzybicze, więc tak naprawdę w przewlekłych infekcjach się nam ona sprawdzi. Hamuje stany zapalne na skórze czyli mielibyśmy jakieś ropnie na skórze, jakieś kwawienia, jakieś rany trądzik, łuszczyce czy też jakieś choroby autoimmunologiczne skóry to tutaj również. Um, ona by się sprawdziła zarówno w stosowaniu wewnętrznym jak i zewnętrznym czyli przemywaniu tej skóry na parami ale bardzo świetnie też działa w przypadku wypadania włosów i szczególnie jeśli jest to na tle hormonalnym i tutaj w przypadku wypadania włosów warto sobie zrobić odwary z Szyszek olchy i z kwiatów męskich olchy taki odwar, że bierzemy 2-3 łyżki właśnie tych pączków kwiatowych, i dajemy sobie dwie 3 łyżki tej kory, i to gotujemy przez 20 minut w dwóch trzech szklankach wody. Następnie odstawiamy na te 20-30 minut i wcieramy w tą skórę chorą głowy. I gdy cierpimy na wypadanie włosów, gdy mamy łojotok, mamy jakieś stany zapalne na tej skórze głowy, to proszę mi uwierzyć, że olka naprawdę pomoże. Myślę, że warte jest to przetestowania, szczególnie jeśli ktoś cierpi na hormonalne właśnie wypadanie włosów, które jest spowodowane nadmiarem androgenów. Dlatego, że tak jak powiedziałam, ona będzie nam zmniejszała stężenie androgenów. I, I tu tak naprawdę zawsze działamy zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, żeby ten efekt był jak, naj, jak najbardziej korzystny. Olcha to bardzo cenny surowiec który warto pozbierać, poszukać, bo każdy z nas ma jakieś tam swoje schorzenia, czy to w układzie pokarmowym, czy moczowym, a być może mamy problemy natury ginekologicznej, więc surowiec w takich przypadkach się naprawdę świetnie sprawdzi. No chyba, że mamy jakieś alergie, no to wiadomo. No jak mamy alergię, no to nie stosujemy tego typu wyciągów, czy to naparów, czy odwarów żeby sobie po prostu tutaj nie zaszkodzić. No i jeśli ktoś cierpiałby tutaj na choroby onkologiczne, no to jest to dosyć obiecujący surowiec, który naprawdę warto by było rozważyć. Możemy robić ocet podobnie jak już wcześniej mówiłam, że właśnie z kwiatów leszczyny można robić ocet, to podobnie można by było tutaj zrobić sobie ocet z tych pączków kwiatowych olchy. Tutaj również można sobie posuszyć te pączki kwiatowe i tak naprawdę dodawać sobie do potraw, zmielić na drobny pył, na, na drobny proszek. Najlepiej robić to w moździerzu i później dodawać sobie do zupy, dodawać sobie do jakichś takich pokarmów, zmieszać to po prostu z daną potrawą, i w ten sposób również można sobie tą olchę spożywać. Można by było robić maceraty na zimno, poprzez to, że e, taką drobno rozdrobnioną. Część olchy zalewamy chłodną wodą, lekko osoloną, najlepiej taką jak w formie soli fizjologicznej. Odstawiamy na te 8 godzin, i też można by było w tej formie sobie popijać wyciągi z tego cennego surowca. Także ja się bardzo cieszę, że mi się udało pozbierać tą olchę. Jeszcze poszukam, przejrzę się, zobaczę, może jeszcze gdzieś ją znajdę. Właśnie gdzieś na jakichś krzakach, bo bardzo, bo, bo jak mówię, no ja niestety nie mam tej olchy nisko, więc muszę sobie w taki sposób radzić. Ale taka ilość tak naprawdę wystarczy mi, żeby zrobić sobie przynajmniej tą nalewkę, czy też przez ten, przez ten tydzień czasu zrobić sobie napary. Taka ilość mi tak naprawdę wystarczy. Więc ja się cieszę. O, tutaj znowu jest. Także ja się cieszę. Że chociaż tyle mam z tego. No i jeszcze raz pokażę te szyseczki olchy, które też warto zbierać sobie i z nich robimy odwary. Tak samo z gałązek też robimy odwary, przynajmniej 20-minutowe, i to możemy stosować do przemywania chorej skóry, do wcierania w skórę głowy, ale również popijać w przypadku bardzo silnych stanów zapalnych w układzie pokarmowym czy też moczowym. Zawsze się to fajnie będzie sprawdzało. Także zachęcam do tego, żeby korzystać z tego cennego daru natury.